Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Daris i zapraszam Was do kolejnego polskiego maptoru na mapie Spruce Mountain Farms. Jest to dość ciekawa mapa, bardzo interesująca dla osób, które lubią jeździć, poruszać się, bawić się off-roadem. Mapę stworzył autor Maps by Mako. Mapa ma pojemność 151,59 MB. Wyszła 19 lipca 2022 roku na wszystkie platformy. Mapa ma dość obszerne pola. Ma zróżnicowane pola. Także dla każdego coś dobrego się znajdzie. Tutaj tą drogą podążam już w stronę farmy, ponieważ przygodę zaczynamy przy drodze. Ale na szczęście mamy tutaj pick-upa pod nosem, także można sobie podjechać, nie trzeba z buta na farmę zasuwać. Jeśli chodzi o mapę, mapa wygląda w ten sposób. Bardzo fajnie zrobiona, ciekawie. Ma swój temperament, wyjątkowa jest w swoim rodzaju, że tak powiem. Jeśli chodzi o poziom, zaczynamy od łatwego. Co należy do poziomu łatwego, to jest pole numer 6, pole numer 7, pole numer 8, teren z farmą, tu trochę tego terenu jeszcze jest, no i coś nowego, wszystkie drogi, na których, nie wiem, można coś zrobić, nie wiem, nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, czy na drodze coś postawić, coś, co przyda nam się, chyba jakieś coiny albo coś takiego. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o cenę, to tu są dość malutkie poletka. 9 tysięcy. Tu jest zestaw cały za 19 tysięcy. Takie okrągłe po 7. No i duże 106, 82, 222. Także ceny są nawet takie w miarę. To jest dość tanie, jeśli chodzi o powierzchnię, bo tu widzę dość duży teren, za 82 tysiące. Tu są tereny leśne, to jest 1 300 000 niecałe. I później takie wyjątkowe kształty różnych pól. Cena naprawdę zróżnicowana jest. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o farmę, farma wygląda w ten sposób. Tu jest farmhouse. Teraz jeszcze tylko. O, jest tutaj, można się przespać. Jak widzicie po fladze, to jest amerykańska mapa. Tu jest cały sprzęt, do którego zaczynamy. Jeśli chodzi o właśnie sprzęt, to jest mały traktor Buchner, stokonny. Później mamy średni traktor masy Ferguson 170 koni, duży traktor 374 koni Case, no i ciężarówka, tu mamy Case Harvester 449 koni, 10570 pojemności, pick-up, którym się właśnie poruszam, przyczepa, nie za duża, header, kultywator, siewnik do rozrzutu tego sztucznego nawozu. No i kilka innych jeszcze rzeczy, łącznie z do transportu koni jest przyczepa. No i tak to wygląda. Przyczepa samozbierająca też jest. No fajnie. Jeśli chodzi o sloty na konsolach, to na poziomie łatwym zaczynamy od 1279, a poziom trudny i średni to jest 1064. Także zaczynamy bez sprzętu, który tutaj właśnie jest na poziomie średnim i trudnym. Dobrze. Teraz można by było przejść i przejechać się. Mapa ma bardzo ciekawy element, jak wspomniałem wcześniej na początku, dla osób, które lubią off-road. Aczkolwiek on, jak widzicie, sprzęt jest już porozrzucany, przygotowany do pracy.
Kiedy zobaczyłem możliwości tej mapy, jeśli o to chodzi, to naprawdę mnie to zaciekawiło. Nie ukrywam. Zaraz, którędy to się tam najszybciej dostać? Muszę sobie włączyć mapę. Dobra, to i tak muszę się wrócić z powrotem do głównej drogi. Także pomysł twórcy na tej mapie, który wykorzystał, bardzo mnie zadziwił i zaintrygował do zagrania. Zresztą pokażę wam troszeczkę mniej więcej, w czym zabawa chodzi, w zabawie chodzi. Już tam za chwilę się dostaniemy. Jeśli chodzi o barwy i cienie, myślę, że jest wszystko ok. Cienie nie są za ciemne, w sam raz. Mamy dzień słoneczny, a cienie wyglądają dość ciekawie. Nie są takie ciemne, jak na niektórych mapach się to zdarza. I teraz udajemy na północ mapy, od tamtego miejsca zaczniemy, bo jest najbardziej ciekawe. A później przejedziemy się po miejscach, które są wykorzystywane do łańcuchu, jeśli chodzi o skupy i takie. To co zwykle. Teraz się znajdujemy na terenie, jeśli można nazwać, turystyczno-rekreacyjnym. Oczywiście są tu też miejsca, które wykorzystamy do rozwoju farmy, do zarobków. Jest ciekawy, fajny element, taki zalany most. Tam taka niby tama. Bardzo fajnie to wygląda, ciekawy pomysł. Tutaj właśnie mamy takie niby zalane jeziorko, aczkolwiek jest to część od tartaku, ponieważ tutaj w pobliżu jest tartak. I mamy tutaj w tej wodzie trocinę. One są zamoczone, ale jeśli kupimy sobie ten teren, już sobie pokazuję, jest nawet opisany wood chip. Jeśli sobie tutaj to zakupimy, to jest 25 tysięcy. Będziemy mieć dostęp do wybierania sobie tych trocin tutaj z tej wody. No a co z tym idzie, już później możemy sobie to wykorzystać na swój sposób. No, w zależności jakie mamy łańcuchy produkcyjne, niektóre z nich wymagają właśnie trocin do wytwarzania innych jeszcze produktów. Także myślę, że ciekawy pomysł, bo nie trzeba się bawić w ścinanie drzew, że tak powiem. I tak to myślę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla niektórych. A kto nie chce, to może sobie prowadzić po prostu wycinkę, tak jak to normalnie powinno być. A i tutaj mamy fabrykę mebelek, to 60 tysięcy za nią zapłacimy. Tu po drugiej stronie mamy bodajże stryszek. Tak, stryszek. W sumie jest farma niedaleko. Ta nasza, na której byliśmy, mogłem tędy w sumie też przejechać na skróty. Byłoby łatwiej. Ale po taki terenach to dość przyjemnie się chodzi nawet. Ładnie to wszystko jest zrobione, dopracowane. Bardzo mi się to podoba. Dość ciekawe elementy takie są. Jak na przykład taki most do przejazdu drewniany. Taki bardzo amerykański. Gdzieś tu miałem samochód. Aha, tam za tym jeziorkiem jest. Także to z tymi trucinami to jest coś podobnego, jak wcześniej może zauważyliście na innych mapach, co były kamieniołomy. Nie można było sobie też nabrać właśnie kamieni, wykorzystać do produkcji, do tworzenia wapna. No to myślę, że to jest tak na podobnej zasadzie, na podobnym działaniu. No i tutaj mamy jakiś dom, ktoś sobie tutaj mieszka. No i tutaj jest tartak. A
Za etatek zapłacimy 100 tysięcy. No i stąd pojedziemy w kolejne miejsce. Jak widzicie, już taki teren jest taki wyboisty, choć jeszcze nie jest to, co będzie później. Tutaj most przez rzekę. Tu w tym miejscu mamy taki teren rekreacyjny, turystyczny. No i tu jest podobne rozwiązanie co na M-Quicku, czyli jaskinie. To wszystko to jest właśnie tam na dole. Korytarze z jaskiniami, też można sobie pochodzić, posprawdzać. Są znajdźki na tej mapie, także też można sobie pochodzić, poszukać, jeśli ktoś chce. Jak widać, ten teren jest dość obszerny. Trochę czasu zajmuje, żeby się przemieścić z miejsca na miejsce. No tutaj mamy kolejny teren, który możemy sobie zakupić. No to ten już troszeczkę więcej kosztuje, 67 tysięcy. Jest terenem leśnym z drzewami. No i mamy też kamienie do wykorzystania. Dość sporo tego tutaj jest. I tutaj mamy kolejny punkt skupu, tak? Drzewo można tutaj wyrzucić, skupić, raczej sprzedać w tym skupie. No i tak, no i teraz tu zaczynamy dość ciekawą zabawę. Ja już tu wcześniej przygotowałem, tych samochodów tutaj nie ma oczywiście, ale sobie wypożyczyłem, przygotowałem, bo jak widzicie, jest taki ciekawy teren. Można się przejechać samochodem w górę. Także sprawdzimy, jak działają samochody z ciężkimi oponami w takim terenie. Ten to ma wielgachne te opony z kowyt. Dużo mocy ma ten samochód. Widać, że te opony nie lubią za bardzo tych kamieni. O. Dobrze. Wyszedł. Tutaj mamy wieże. Jak na niektórych mapach można spotkać. To jest ta Fire Tower. No i jadąc dalej, mamy tutaj kolejny zjazd, stromy. Także naprawdę zabawa może być ciekawa dla niektórych z Was, jeśli robicie takie klimaty. Może autor się sugerował troszeczkę pomysłem ze SnowRunnera. Ale w sumie czemu nie, no są możliwości, są auta w farmingu, które niektóre mają, posiadają właśnie bardzo ciekawe zdolności, jeśli chodzi o zawieszenie i takie zabawy. Nie jest to jakieś profesjonalne, ale fajnie to wygląda. Dobra, ja się przerzucę teraz do kolejnego
ten to szczerze mówiąc jest mi chyba ulubiony bardzo pojazd terenowy. Taki potworek, tu jest kolejna trasa, może nie tak ekstremalna jak tam, ale też ciekawa, którą można sobie pokonać. Zawieszenie w tym właśnie T-Electiona jest naprawdę rewelacyjne, widać wszystko jak opony działają, wykrzyż. Już tak jest teraz super, no ale fajnie jakby było możliwość, o, jeszcze pokażę jak fajnie miga wszystko, jakby była możliwość zapinania blokad, chociaż nie ma problemu tutaj z jazdą, blokady się uruchamia, jak naprawdę jest problem z jazdą, tu gdzieś człowiek zakopie, o. Świetnie, bo to wszystko pracuje, to zawieszenie. Naprawdę podoba mi się ten pomysł. I jeśli chodzi o mnie, to naprawdę duży, wielgachny plus w stronę pomysłu dla autorów. Świetnie, to wszystko tutaj chodzi. Widzicie znajdźki po lewej stronie. Kilka. O, właśnie, ciekawe jakby tu była jeszcze wyciągarka. Ale by było świetnie. Jakby dopiero była zabawa. O, tu jakiś wrak samochodu. Normalnie już mi się więcej nie chce nigdzie jechać. Już to zostanę, już tam wali cały polski motor. Nie no, żartuję. Przejadę to i pojadę. Pokazać wam dalej, jak mapa wygląda. Trochę zabawy, przepraszam. Ale przynajmniej macie możliwość zobaczenia, jak to wygląda. Można się pobawić na czas. Ze znajomymi. Inne pomysły, które możecie wykorzystać w tej części mapy. Ale bardzo fajne, bardzo ciekawie to wszystko wygląda. No i tutaj mamy jeszcze przejazd przez taki mostek tutaj. Po mostku. O. Znajdźki. I pod mostem jest przejazd. O. O, ładnie. Dobrze wybalansowany jest w sumie. Nie kopyrtną jeszcze. No i meta. Dobra. Bardzo fajnie. Dość przyjemności. Teraz wracamy do pracy. Już sobie pojadę tym T-Lexem. Jakaś farma amerykańska. Dobra. Czyli tak, od tej farmy pojechałem tu. Widzieliście, to jest Tryszek. Tutaj było produkcja mebelków. Tutaj tartak. Tutaj to były te trociny zamoczone. Tędy później pojechałem. Objechałem tędy. To są te jaskinie. Też są te różne tunele. Tam można sobie pochodzić. Tak jak M-Creek. No i później są kamienie, czyli taki kamieniołom, no i później tu była ta jedna ciężka trasa, ta taka, co jechałem tym Monster Truckerem, no i później ta
taka lżejsza, co przyjechałem tym TLX-em. No i ten teren właśnie, który można zakupić, to wygląda w ten sposób, łącznie tutaj z tym terenem. Dobra, teraz pojedziemy na dół, zrobimy według wskazówek zegara w miarę możliwości. Postaram się to szybko ogarnąć, mam nadzieję. I tutaj mamy po prawej stronie kruszarkę do kamieni. I tutaj mamy mleczarnię. Za mleczarnię zapłacimy 70 tysięcy. Tutaj mamy skup, tutaj mamy przetwórnię winogron, 80 tysięcy. Mamy kolejną fabrykę olei, 80 tysięcy kosztuje. To mamy skup, o, albo no, chyba raczej skup. Tutaj mamy piekarnię, za piekarnię 50 tysięcy. Jeszcze się upewnię, ale raczej to jest chyba sam skup. Tutaj, tak, już ostatnio też podobny budynek właśnie odczajałem i tak to było. No i ostatnio tutaj widzimy jak na samym końcu małej wioski, 60 tysięcy za przędzalnię. No i tutaj udajemy się, bum, poszedł znak. Udajemy się na południe mapy. Tu mamy biogazownię. O, ciekawe. Niewidoczna przeszkoda. Teraz gdzie tu jest? Tu jest jakiś znacznik. To tu będzie coś do tankowania. Już zaraz z ciekawości popatrzę. A, paliwo. Stacja dokowania do elektrycznego. Okej, i tu powinna być możliwość zakupu biogazowni. Jest 1 561 322. Ta końcówka taka dziwna, naprawdę to podobnie, bo będzie to koszt tej ziemi tutaj. Kupując samą ziemię nie będziemy mieć niestety biogazowni, więc trzeba sobie osobiście, znaczy osobiście, nie, trzeba ją kupić osobno. No i jadąc dalej na południe mapy, będziemy mieć kolejne dwa punkty, jak widzicie tam w tej mapie. Tutaj. Tutaj. No i tutaj na znaku pisało, mamy ten handlarza z zwierzętami. W dolnym prawym rogu mapy. I tutaj mamy
garstkę małych poletek, które można sobie wykorzystać na sam początek rozgrywki, jeśli ktoś nie chce od głównej mapy zaczynać, a czyli farmy. Tu mamy stację paliw. Tu mamy duży skup. Tutaj mamy taką mini farmę, którą też możemy sobie zakupić i wykorzystać jako początkową farmę startową. Fajnie tu jest też rozwiązane, nie jest to jakieś na wielkie maszyny, na jakieś malutkie. Z sezonu Pizzerar są takie małe poletka. Tutaj też możemy sobie zakupować to, co pokazywałem przy cenach pól. Tu są takie poletka w kształcie kółek. Jeszcze tak wyjątkowy swój klimat ma. I tutaj po lewej stronie mamy kolejny punkt. Fabrykę płatków. Jedna z droższych fabryk. Ile ona tutaj kosztuje? 110 tysięcy, no czyli standardowo. To by mi się przydało jeszcze. Dobra, zrobię ten punkt i muszę w środek mapy przejechać. Także tutaj widać już mamy również skup. Jakiś farmerski. No i korzystając mobilności terenowej tego pojazdu, tniemy teraz w środek mapy, tam w kilka punktów, że przetnę pole. I tutaj widać, jest takie jakieś centrum ze zbiornikami, czyli będzie jakiś skup tutaj pewnie. Tam powinno, widzę jeszcze dwa znaczniki są, to pewnie będzie wapno. O ile się nie mylę. Teraz popatrzymy. A! Pociąg? Czyli przerzutowy magazyn tu jest. No, ciekawe. Czyli będzie to taki przerzutowy magazyn, ale to nie na zasadzie pociągu. No. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tam jeszcze jest jakiś punkt. I tutaj mamy sklep, proszę bardzo. Dość duży plac, obszerny plac. Możemy sobie też przerobić tutaj. Zmodernizować pojazdy. Już fajnie, ciekawie to wygląda. No i tutaj droga jest w stronę już farmy, ale nie będziemy jechać do farmy, tylko pojedziemy sobie dalej na wschód.
I tutaj do góry jeszcze mamy kilka punktów po drodze. I tutaj po lewej stronie mamy jeden z nich. Jest skup. I tutaj jest też możliwość zakupienia wapna. I tutaj po prawej stronie mamy pole, które należy do gracza. No i ostatni punkt na liście jest tutaj. Fabryka, a dokładnie młyn. 96 tysięcy zapłacimy za niego. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o tę mapę. Zerknę jeszcze z góry, jak to wygląda. Tu jest ta farma, o której zaczynamy. Też z fajnym takim jeziorkiem tutaj przy farmie. Przepompownią wody. Nie wiem, hodowla ryb czy coś. Także można sobie pobierać ten wodę. Ale tak założyłem, że na tej mapie nie ma żadnych padoków dla zwierząt. Trzeba sobie samemu postawić. No, tu są już te tereny leśne, turystyczne. Także dość to fajnie wygląda. Tu są te jaskinie. Tu widać jest teren z namiotami, też fajnie wygląda. Trochę ludzi tu chodzi. No, jak dla mnie, tak jak mówiłem, mapa dość ciekawie wygląda i jest warta uwagi. Ma swój wyjątkowy klimat. Głównie jeśli chodzi o ten dodatek off-roadu tutaj, jeśli można tak to nazwać. Tu jest ta wieża, fajnie to też wygląda. Jeszcze coś chciałem dodać, tam jest w jednym miejscu, przy tej mieścińce tutaj, można sobie zakupić dwa osobne tereny, na których znajdują się kamienie i to jest tutaj właśnie. I takie małe poletko kosztuje, zaraz wam pokażę ile kosztuje. To jest jedno tutaj i drugie było gdzieś. O, tutaj jest kolejne. I też można sobie zakupić, nie trzeba tam do kamieniołomu jeździć, jest to tutaj na tej wiosce, tutaj tej niewielkiej mieścińce. A jeśli chodzi o cenę, bo to już patrzę, jak to wygląda. I to się kupuje jednocześnie. 2894 i można sobie to wykorzystać już na, to się mówi, do wytworzenia wapna. No i to wszystko, jeśli chodzi o tę mapę. Dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Nie zamęczyłem was tym off-roadem dzisiaj. A jak widzicie, samochód się naprawdę fajnie prezentuje. I to jest mapa Daniego. Żartuję. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam was gorąco i zapraszam na kolejny polski motor niebawem. Na razie. Cześć.